Dzień dobry Państwu. Chciałbym zacząć od tego, że przede wszystkim bardzo chciałem podziękować służbom. My jesteśmy po dość dokładnych oględzinach tych pięter zamku, które są przeznaczone dla zwiedzania. Mogę powiedzieć, że nasze straty są bardzo niewielkie, jeśli chodzi w tej części, w której zamek zwiedzają turyści. Straty, które mamy, dotyczą wyłącznie poddasza i dachu. Dzięki sprawnej akcji mogę powiedzieć, że no, stał się o tyle cud, że w zasadzie z perspektywy turysty wiele w Zamku Książ się nie zmieniło i nie zmieni. I za to bardzo serdecznie dziękuję. Mieliśmy przez całą dobę pełne wsparcie w służb, zamek był pilnowany, no i w tej chwili są prowadzone ostatnie prace mające na celu ustalenie przyczyn. Niezwłocznie po tym będziemy zaczynać sprzątać zamek i zabezpieczać go ze względu na warunki atmosferyczne. To jest dla nas w tej chwili główne zadanie, żeby jak najszybciej doprowadzić przynajmniej do takiego zabezpieczenia, które uniemożliwi jakieś pogłębianie strat, czyli nie wiem, gdyby pojawił się deszcz, śnieg, to powinniśmy być przed tym zabezpieczeni. Chcielibyśmy to do weekendu skończyć, ale to dużo zależy od tego, co się będzie działo na zewnątrz i to jest nasze główne zadanie. Tak jak mówię, niższe piętra w zasadzie nie ucierpiały, to są bardzo drobne, niewielkie zalania, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że przed tym, jak wyremontowaliśmy dach, to te zalania w Zamku Książ były większe niż te, które są teraz w wyniku tej akcji, za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.